Witam Państwa. Dziś w przykawie o sprawie temat, który rozgrzał do czerwoności opinię publiczną i usztywnił stanowiska członków partii konserwatywnych w parlamencie. Męska masturbacja, prywatna sprawa czy przestępstwo? Króliczku, chcesz wylecieć? Stażysta. Dyrektor jednej ze stołecznych instytucji edukacyjnych napisał niedawno artykuł: Zagłada nie nadchodzi, ona już jest i wzbiera nieustannie. W tysiącach domów, kiedy żona jest w pokoju obok lub kiedy jej brak. To dotyczy oczywiście moralnych aspektów sprawy masturbacji. Brzmi to alarmująco, ale rzeczywiście po prostu nie da się ustalić, w którym dokładnie momencie zaczyna się życie. Więc to, co dla jednego jest plemnikiem, dla kogoś innego jest pozbawionym głosu, dzieckiem niepoczętym. O tym będziemy rozmawiać przy kawie o sprawie. Zapraszam Państwa. Witam w moim studiu ekspertki. Doktor Kinga Dunin, socjolożka. Witam Panią. Doktor Elżbieta Korolczuk, socjolożka. Bardzo mi miło. Katarzyna Wężyk, publicystka. Dzień dobry. Agata Szczęśniak, także publicystka. Dzień dobry. Zapytaliśmy mężczyzn na ulicy o jedną rzecz. Czy się masturbowałeś i jak się z tym teraz czujesz? Zapraszam. Masturbacje? Przecież to jest nielegalne. Może raz się zdarzyło kiedyś, ale potem, podczas edukacji seksualnej na katechezie, kiedy pani katechetka powiedziała, że to jest przecież grzech i samogwałt prowadzi do piekła, nigdy więcej. Proszę, żeby rząd nie wtykał mi nosa w majtki ani pod kołdrę. I media też. A co to, proszę pani, nie można na świeżym powietrzu? Przepraszam, ale spieszę się do ministerstwa. Jak widać, sądy, mężczyźni stosują różne strategie wobec problemu męskiej masturbacji. Natomiast ja chciałabym zacząć rozmowę w naszym studiu od aspektu zdrowotnego tej sprawy. Profesor Urszula Dudziak, rządowa ekspertka, która zajmuje się wychowaniem do życia w rodzinie, napisała, że masturbacja to żałosna próba dostarczenia sobie samemu przyjemności seksualnej, która ogranicza człowieka i zubaża. W podstawie programowej zawarto też informację o tym, że masturbacja może prowadzić do pornofilii. Brzmi to groźnie. Może doktor Korolczuk, co pani sądzi o zdrowotnych aspektach męskiej masturbacji? No, ja sądzę, że stanowisko profesor Dudziak jest jednak gdzieś przesycone mało naukowymi przesłankami. Jeżeli patrzymy na to z perspektywy zdrowotnej, to trzeba przede wszystkim zauważyć, że tak jak grupa amerykańskich naukowców ostatnio stwierdziła na podstawie badań, mamy do czynienia rzeczywiście z tsunami masturbacyjnym. To znaczy rzeczywiście wzrost ilości mężczyzn, którzy się masturbują, wzrost ilości masturbacji dziennie, ale to ma konkretne skutki zdrowotne, na przykład w postaci urazu nazywanego łokciem penisisty. Mnóstwo mężczyzn, szczególnie młodych, trafia do placówek ortopedycznych z tego typu problemem i to jest po pierwsze oczywiście problem zdrowotny w całej populacji męskiej, ale też ogromne koszty dla NFZ-u. I rzeczywiście tych mężczyzn, szczególnie młodych, należałoby chronić. No, jakieś konsultacje psychologiczne wydawałyby się tutaj właściwym rozwiązaniem. No, trzeba im po prostu pomóc. Tutaj mamy do czynienia z pewną dosyć wyjątkową sytuacją. Mianowicie oczywiście mężczyzna jest naczyniem, świętym naczyniem na nasienie, ale tego nasienia jest bardzo dużo. W jednym ejakulacie, powiedzmy sobie szczerze, jest 20 milionów plemników. W związku z tym te naczynia bywają czasami przepełnione. Wiadomo, co się dzieje z przepełnionym naczyniem. Może pęknąć. Może pęknąć. Staje się czymś w rodzaju, proszę mnie przerywać. Chciałam tylko dokończyć myśl. Może pęknąć, tak jak granat. Wiemy, co się dzieje, kiedy pękają granaty. Z tego biorą się wojny, agresja, przemoc. Więc zgadzając się częściowo z panią, wzięłabym pod uwagę też takie społeczne, pozytywne skutki tego procederu. W pewnych określonych granicach. Myślę, że jeszcze będziemy rozwijały ten temat. Monitoring, ale tego zjawiska. Tak. No dobrze, ja rozumiem, chciałabym, przepraszam, bo ja chciałabym, żebyś Agato odniosła się jednak do sprawy, która wydaje mi się
bardziej groźna, bo to są oczywiście różne punkty widzenia, no ale my jesteśmy w takiej konkretnej sytuacji, że mamy w Sejmie projekt ustawy złożony przez pana Kajetana Bobka, ratujmy mikromaluchy, tak? Pod Sejmem protestuje organizacja Chłopaki Chłopakom, natomiast rzeczywiście w tej ustawie zawarto propozycję penalizacji każdej nielegalnej masturbacji, która odbywałaby się poza bankami spermy. Wydaje mi się, że to może być jednak zbyt ostre podejście do tego problemu, bo jednak to istnienie dzieci niepoczętych, wiem, że jesteś tutaj rzeczniczką tej grupy dzieci, jednak część lekarzy uznaje za hipotezę wciąż. Można się spierać oczywiście, czy życie zaczyna się od poczęcia, czy od wytrysku, no ale jednak, no powiedzmy sobie szczerze, życie przed życiem, to jest wartość, no. to jest coś, o czym wiemy, co jest wpisane w naszą kulturę, co jest wpisane w naszą moralność. Grzech Onana jest znaną jednostką grzesznictwa w naszej moralności katolickiej. Samo gwałt to jest przyzwolenie na śmierć po prostu. To jest przyzwolenie na męczeństwo plemników. Ja muszę powiedzieć, że cieszę się, że to mówisz, bo przeszkadza, chociaż sama rzeczywiście tutaj nie mam aż takiego stanowiska, jestem w liberalnym centrum, ale no wydaje mi się, że było to takie przeoczenie prawicy. Z jakiegoś powodu ja nie mogę tego zrozumieć. Prawica ze wszystkich grup dzieci, tak? Mamy dzieci niepoczęte, dzieci poczęte, dzieci urodzone. Ona się zajmowała do tej pory tylko dziećmi poczętymi. Dzieci urodzone rzeczywiście mogą jakby same zająć się swoimi sprawami, ale dzieci niepoczęte no, były przez prawicę do tej pory ignorowane. Najbardziej bezbronne. Proszę Państwa. To jest jednak dosyć skrajne stanowisko. Nie chciałabym tutaj brzmieć jak jakaś nawiedzona maskulinistka i wcale nie uważam, że moje jądra, moja sprawa, przynajmniej w każdej sytuacji. No ale umówmy się, no, nie, żyjemy w 2018, nie w 1018 i należy chyba zrezygnować już z tej średniowiecznego przekonania, że każda sperma jest święta i każda sperma jest dobra. Masturbacja jest to normalny etap rozwoju psychoseksualnego, nawet nie mężczyzny. Męska, bo to męska jest etycznie obciążona. Ale ja pani nie przerwałam. Mogę dokończyć wątek? Mogę? Dziękuję, bo i tak tu jestem w mniejszości, więc proszę mi chociaż pozwolić dokończyć wątek. W każdym razie, mężczyzna, znaczy już Freud powiedział, że męska masturbacja to jest coś, z czego się wyrasta, jak zazdrości o łechtaczkę. Poza tym orgazm penisowy, jak wiadomo, no jest tym dziecinnym, niedojrzałym, nie w pełni satysfakcjonującym, w przeciwieństwie do orgazmu pochwowego, który jest tym orgazmem naprawdę dającym satysfakcję w pełni dojrzałym. Więc jest to etap rozwoju psychoseksualnego i w małżeństwie po prostu przechodzi. Ja rozumiem, ale masturbacja to jest połowa aborcji, no pamiętajmy o tym. Oczywiście, ale druga połowa, która nie jest jednak aborcją. I myślę, że jednak pani redaktor mimo wszystko myli się, mówiąc o grzechu Onana. Grzeszny nie jest akt masturbacji, tylko niewłaściwe zastosowanie spermy. No i to jest właśnie to, o czym mówię. No, to jest skazywanie plemników na męczeństwo. Ale przecież mówiłyśmy, że zostaną one zamrożone. Przybliżmy to naszym widzom, bo ustawa rzeczywiście, musimy o tym pamiętać, pozwala, zawiera takie przypadki legalnej masturbacji w banku spermy. Chociaż ja nie wiem, czy ta ustawa przejdzie w tak łagodnym brzmieniu, dlatego że wiemy, że jeden z ministrów zwierzył się jednak już publicznie, że, zacytuję, żeby tego nie przekręcić, że nieomal słyszy krzyk rozpaczy dziesiątków tysięcy zamrożonych plemników i czuje ich rozpacz. Wydaje się, że jest to nie głos ma czegoś w sprawie takiego jak jeszcze ostrzejszego postawienia tej sprawy. Ale moim zdaniem naprawdę, czy zajmujmy się jednak zdrowiem populacji, która już istnieje i tutaj w tej kwestii naprawdę to są, rzeczywiście to jest problem, ale głównie dla młodych mężczyzn i to jest problem psychologiczny. Znaczy mężczyźni są w dzisiejszych czasach indywidualizmu, liberalizmu, feminizmu, zagubieni. I my musimy im po prostu pomóc. No jeżeli popatrzymy sobie, zróbmy sobie taką króciutką analizę krytyczną dyskursu. W jaki sposób się mówi o męskiej masturbacji? Mucić capa, marszczyć Freda, trzepać prącie, bić Wacława, męczyć pałę. To są wszystko słowa, które mówią o autoagresji. One są naładowane autoagresją, która wynika oczywiście z frustracji mężczyzn,
którzy dzisiaj w czasach MeToo już nie wiedzą, czy oni mogą tę kobietę złapać za pierś, czy nie. Czy oni mogą jej włożyć rękę pod spódnicę, czy nie. Oni się frustrują, zostają w domu i oczywiście się masturbują, zamiast po prostu żyć społecznie. No właśnie, ja widzimy, żyjemy w kulturze samogwałtu i należy po prostu ograniczyć okazję do grzechu. No jest po prostu, i to chyba widzimy w centrum, taki naturalny porządek, tak? Kiedy widzę naturalny porządek świata, którego po prostu nie można łapać. Kiedy widzę kobietę, która próbuje wnosić lodówkę na czwarte piętro, no to mówię jej, żeby przestała, tak? Bo to po prostu nie wypada. I wydaje mi się, że męska masturbacja jest też jednak tego rodzaju rzeczą. Po prostu mężczyźni nie są do tego stworzeni. Ale te określenia, które przywołałaś, udowadniają. Prawda. Ja bym chciała jeszcze wrócić do tego naturalnego porządku. Naturalny porządek rzeczy jest taki, że kobieta jest zdobywczynią, kobieta jest tą stroną aktywną i niektóre kobiety, no przykro mi to przyznać, o własnej płci, zależy im tylko na seksie. A taki mężczyzna, młody mężczyzna, zagubiony młody mężczyzna, jeszcze wpędzany w poczucie winy przez niektórych fundamentalistów, lepiej moim zdaniem, żeby on się jednak masturbował w domu, niż wychodził i wydawał się na żer tych kobiet, bo wiadomo, no, taki jest naturalny porządek rzeczy, no mężczyzna, który się nie szanuje, jest jak nadgryzione jabłko albo jak zużyta guma do rzucia, kto by to chciał brać. Chyba ważne jest wskazanie drogi mężczyznom, w jaki sposób mają się szanować. Bo mowa jest jednak o tym, kiedy prawa ręka cię gorszy. A no dobrze, ale nic nie ma mowy. Nie ma mowy. Uciec, no proszę, no tak, państwa, ale nie ma mowy, przepraszam. Tak, ale nie ma mowy o lewej. Więc to jest jakaś droga wyjścia, która może stanowić pewne usprawiedliwienie etyczne. I druga kwestia. Grzechem właśnie nie jest czynność, a zdrożne myśli. I myślę, że na przykład lewą ręką podczas modlitwy to mogłoby być jakimś takim etyczną wskazówką do prawidłowej katolickiej masturbacji. Tu dochodzimy do jeszcze kolejnej rzeczy, o której mówiłyśmy już poprzednio, o mentalności pornograficznej, która wiąże się naturalnie z kulturą samogwałtu. I chciałabym panią przypomnieć, że według etyki katolickiej małżeństwo to są trzy osoby. Kobieta, mężczyzna i Bóg w trzech osobach. I podczas masturbacji, zwłaszcza kiedy oglądamy pornografię, dopuszczamy jakieś kolejne osoby. I związek ten przestaje być związkiem trzech osób. No i to jest... No, dlatego w czasie modlitwy trzeba to robić. No akurat modlitwa jest tutaj dobrym sposobem. Tak, rzeczywiście. Ja tak, myślę, że to byłby taki kompromis. Jak widać, możemy dojść do kompromisu. Drogie panie, tak, bo na rzeczywiście jakby, wydaje mi się, że trochę za bardzo tutaj skręcamy w stronę taką dotyczącą etyki katolickiej. Tu mówimy o sytuacjach prawnych. W sprawie męskiej masturbacji jest jeszcze dużo aspektów, których nie zdążyłyśmy poruszyć w naszym programie. Nie rozmawiałyśmy w ogóle o syndromie ocaleńca postmasturbacyjnego, który też jest bardzo ważną sprawą. Musimy kończyć. Będziemy śledzić to, co się dzieje w parlamencie. Czekamy na rozwój sytuacji. Wydaje się, że kary więzienia mogą być rzeczywiście tutaj jakąś przesadą. Z drugiej strony wiemy, że pan minister zdrowia podpisał deklarację wiary, w której jednak wyraźnie napisano, że ten, kto się masturbuje, stosuje środki antykoncepcyjne, eutanazję, po prostu obraża stwórcę. To stanowisko jest dosyć stanowcze. Musimy na tym zakończyć. Będziemy jeszcze na pewno rozmawiać o tym ważnym problemie. Żegnam moje gościnie Kinga Dunin, Elżbieta Korolczuk, dziękuję Katarzyna bardzo. Wężyk, dziękuję, do Agata widzenia. Szczęśniak. Dziękuję. Do zobaczenia. Dobrze.